Cześć kochani, witajcie, ja nazywam się Beata i witam was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, jak widzicie za mną, jesteśmy już w Stambule, jesteśmy z powrotem. Ostatnie kilka dni spędziliśmy z naszą turecką rodzinką, ale dzisiaj mamy dzień wolny. Zabieramy was z nami, bo chcemy odwiedzić kilka fajnych miejsc właśnie w Stambule. I pokazać wam je oczywiście. Słuchajcie, teraz jesteśmy w Azji, to co widzicie za mną to jest Europa. Tu mamy Bospor. Jesteśmy w dzielnicy Uskudar i będziemy teraz, w pierwszym naszym przystankiem będzie śniadanko, więc idziemy na malutki spacer. Zabieramy was z nami na nasze tureckie śniadanko. Co? No właśnie nie wiem, co jeszcze. Tak, pan właśnie zaraz podszedł, żeby mu zrobić zdjęcie, jak byliśmy w trakcie nagrywania. No nic. Także ja też sobie zaraz tutaj zrobię zdjęcie, słuchajcie, jest tutaj bardzo ładnie. Uskudar jest pierwszą dzielnicą właśnie tutaj po stronie azjatyckiej, jeżeli chodzi o... Nie jest pierwszą, jest ich dużo. Co będziemy dzisiaj robić? Today we go for breakfast, śniadanie. A potem we'll go to some palace for zdjęcie. Żona chce zdjęcie. Later we go to European side with this ferries. Prom wodny! Prom wodny. Tak! I będziemy dzisiaj jeść kumpir! Tak, fantastycznie. Może kokoreć jeść? Tak, zaplanowaliśmy sobie już dzisiaj cały dzień, także uwierzcie mi, będzie fantastyczny i zabieramy was z nami! Zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, oto moja nowa sukienka z OXO. Moim zdaniem prezentuje się wybornie. Simit. Ile w tym roku jest Simit? 7 lira. W zeszłym roku był za 5. Wydaje mi się, że kupowaliśmy za 5 lira, a pierwszy raz jak tu przyjechałam, w 2020 kosztował 3 lira. No, inflacja. Słuchajcie, szliśmy od stacji metra Uskudar ile? Z 15, z 20 minut. Tak. Jesteśmy i niestety przed nami góra. Tak, musimy się jeszcze wydrapać, ale zobaczcie, jaki będziemy mieli zaraz widok. Już jest przepięknie, przepięknie. Już powiem wam, że jestem bardzo głodna. Też jesteś głodny, Józefek? Bardzo. No, jest w ogóle 13. We will have mega breakfast. Tak, bierzemy mega breakfast. A jak później zjemy kumpir? Zjemy? Okej. Wszystko zjemy dzisiaj, tak mi się wydaje. Powiem wam, że dzisiaj też jest bardzo gorący dzień, jest chyba za 33 stopnie. Więcej? W cieniu oczywiście. Więc jest naprawdę bardzo ciężko żyć. A jeszcze bez jedzenia to już w ogóle najgorzej. Ale już widzę, powolutku prawie jesteśmy. Chodźcie. Cześć. Zobaczcie, jesteśmy. Yeah, I think heat is good. It's good, it's good. Co ty tu robisz? Ma gorąco. Ale widok, co? Bardzo
Słuchajcie, właśnie dostaliśmy śniadanie królów i w ogóle była cała ceremonia. 4 osoby do mnie przyniosły, ale... Szczęśliwe? Dużo. Ja bardzo. Maybe I think this is what we bought, wiesz? Słuchajcie, kochani, jemy sobie śniadanko, jemy, nawet dobrze sobie radzimy. Ale mamy takie 2 sępy tutaj. Jeden przyszedł, kocurek, a obok niego Mewa. I w ogóle ta Mewa jest bardzo śmieszna, bo przed chwilą pukała mi tutaj w szybkę, żebym na nią popatrzyła i dała jej jeść. Także urocze, urocze. Patrzcie, dają frytki na śniadanie. Frytki na śniadanie. Patrzcie, kochani, byliśmy niedawno w Izmir. Dzisiaj jest tam 38 stopni, a zobaczcie, jak wygląda pogoda na kolejne dni. Także cieszę się, że stamtąd uciekliśmy, co? Gorąco. Bardzo gorąco. A my w Stambule i tak mamy... Gdzie jesteś? 33 stopnie, no ale 33 a 40 to jest jednak znacząca różnica. Dobra, kochani, skończyliśmy ucztę. Wahamy food. 890 lira, czyli 140 zł, ale oprócz wielgachnego śniadania mieliśmy jeszcze espresso i sok pomarańczowy i oczywiście w gratisie taki widok, więc całkiem okej. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz do pałacu. Jak się ten pałac nazywa? Belarbei. Belarbei pałac. Tak, idziemy, idziemy. Powiem wam, moi drodzy, że ja jestem wielką fanką tureckiego śniadania, naprawdę. Nie ma lepszego śniadania niż tureckie, co? Ale dużo jedzenia, no. Tak, ale słuchajcie, my to teraz jesteśmy jak w jakiejś po prostu śpiączce. My się ledwo toczymy, zobaczcie w ogóle jakim tempem idziemy. Przez, chyba siedzieliśmy tam 1,5 godziny, ja nie jestem w stanie w ogóle, byłam wstać z tego krzesełka. Więc powiem wam, że tak się strasznie przejedliśmy. I to też jest takie trochę jak to się mówi? Zgubne, I was looking for a word. Zgubne, tak, to jest takie bardzo zgubne, bo wiecie, bierzecie sobie takie ogromne śniadanko, fajno, żrecie, a później po prostu pękacie, więc no my niestety jesteśmy z tych ludzi, którzy bardzo lubią jeść i nawet jak widzieliście już pewnie nie raz, jak chodzimy do restauracji, to i tak zamawiamy sobie 4 potrawy i wszystko zjadamy, więc no, Turcja nas rozpieszcza, ale powiem wam, że teraz to jestem, po prostu się nie mogę ruszać. Jeszcze przypominam, że jest naprawdę bardzo cieplusio. Zobacz, jaki piękny różowy domek. Jest jeszcze bardzo cieplusio i to też nie pomaga, więc... Właśnie, słuchajcie, wychodzimy z tej restauracji, a tutaj są domki jednorodzinne. Nie wiem, czy widzicie, że ci ludzie tutaj mają po prostu dostęp do Bosporu ze swojego tarasu. Tak można żyć, Józefek. A czemu twoja rodzina nie ma? To ja się w złą rodzinę przeniłam turecką chyba. You choose wrong family. No, złą rodzinę sobie wybrałam, kurczę. In Poland you can find them. You need to find them in New York. Tak. Dubai. W Dubaju wszyscy siedzą. Pewnie tak, pewnie tak. Powiesz nam coś na temat tego pałacu, do którego idziemy? Belarbei Palac. A ja wiem, jak się nazywa, ale co to jest? I don't know. Jak to jest? Nigdy nie wiem. Słuchajcie, mój mąż to jest taka... Gdzie idziemy? Na drugą stronę? Możemy czekać ten minibus, nie? A to jest blisko. Nie tak blisko. No weź, no nie... Będziemy się zapłacimy tam. Ile jest na spacerek? Patrzcie, w ogóle widać most stąd. Ile będziemy iść? 26 minut. No to czekamy na minibus. taka ciekawostka na temat mojego męża. Mój mąż nienawidzi muzeum. Po prostu on nie wie nic absolutnie z historii. No nic nie wie. Generalnie jest mózgiem matematycznym i po prostu nauki humanistyczne nigdy go nie interesowały. Nic nie wie o swojej historii, tak? Nie no, coś tam o Bizancjum wiesz, ale to tyle. Nie lubię muzeum. Nie lubisz. Historii też nie lubisz. Historii też nie lubisz. Tak. A ja jestem właśnie w drugą stronę. Słuchajcie, ja skończyłam klasę humanistyczną i zawsze się interesowałam takimi rzeczami, więc
Tak, ja zawsze chcę męża wyciągać do jakichś pięknych, turystycznych, wiecie, takich historycznych miejsc. On tak, po co tu idziemy? Monument. Tak, on się zawsze ze mnie śmieje, że ja jeżdżę do różnych krajów oglądać jakieś budynki, a dla niego one nic nie znaczą. Więc tak, no. Dobra, słuchajcie, czekamy na minibusa. Tu jest akurat spoko, bo jest wiaterek trochę. No, Jezus, poszłabym na drzemkę, powiem wam po tym śniadaniu. Minibusika. Jesteśmy już pod pałacem. W ogóle zobaczcie, w jakim miejscu. Jesteśmy pod samym mostem. To co, tutaj chyba wchodzimy? Dobra, to słuchajcie, wchodzimy. Słuchajcie, jaka drama się wydarzyła. Nie pozwolili nam wejść z gimbalem. Pan zrobił w ogóle wielką dramę, że nie można tu wchodzić z tymi z trzymaczami na kamery, bo to jest profesjonalny shooting i tego nie wolno. Ale nagrywać i robić zdjęcia już możemy, czymkolwiek chcemy, więc idiotycznie. Musieliśmy gimbala zostawić w kasie. I tyle. A ładnie, co? Bardzo. Jeszcze wam powiem, że wstęp dla Turków, czyli dla osób z tureckim dowodem, to jest 50 lira. Józio kupił sobie kartę Muzeum Kart, czyli kartę, która upoważnia go jako Turka do bezlimitowego wstępu do każdego muzeum w okresie jednego roku. A ja za wyjście tylko tutaj musiałam zapłacić 200 lira, więc argumenty, że jestem żoną Turka, nie działają, bo oni po prostu robią to na podstawie waszego ID. I w ogóle powiem wam, że ja będę mogła starać się o tureckie ID w przyszłym roku, ponieważ muszę być 3 lata po ślubie z Turkiem. Co prawda ten proces odbierania tego tureckiego ID odbywa się po turecku, a mój turecki nie jest dobry. Natomiast no, mam rok, żeby się przeszkolić. Podobno nie robią żadnych problemów i myślę, że wiecie co, dla samych takiej oszczędności naprawdę warto taką aplikację o turecki dowód zrobić, no bo wiecie, jakby... Nic z tego nie tracę, nie tracę swojego polskiego obywatelstwa, mogę tylko zyskać. W ogóle Jezus, jak tu jest pięknie, zobaczcie. Jeju, w ogóle ten most wiszący, to jest w ogóle tak przepiękne. Jejku, no ja się nie mogę napatrzeć. Czekajcie, bo już mnie woła. Ej, słuchajcie, dostałam tego pana audio mówiącego za darmo. Przez to, że zapłaciłam 200 lira za bilet, to w gratisie dostałam audio guide, więc ekstra. A ty nie masz nic. A dla ciebie... 50 lira. To ja ci wszystko powiem. Ale jest ekstra. Józefek, jesteś tu pierwszy raz? Tak. A kto cię tutaj zaprowadził? Żona. Turyst. We are not tourists. We don't go to tourist place. Co to za miejsce jest w ogóle piękne? Słuchajcie, chodzimy tak sobie tutaj jeszcze po zewnętrznej części i nie możemy się po prostu napatrzeć, bo wiecie, że to był letniskowy dom sultana Abdulaziz. Właśnie wygooglałam, także mogłam popełnić jakąś literówkę. Wybudowany był w XIX wieku jako właśnie letnia rezydencja. To, nie wiem czy dobrze widać, jest letnia rezydencja czyjaś. On sobie wstawał rano. Ogród. Miał ogród z widokiem na Bospor, nie miał mostu, co prawda, nad sobą, ale tak, no... Mogłabym tak żyć, powiem wam szczerze, mogłabym. Jak mi ktoś da coś takiego, to ja chętnie przyjmę. Nie wiem, gdzie się można po to zgłaszać. Ale no jest tu po prostu obłędnie. W ogóle wszystko tu jest piękne. Zobaczcie, jak to jest w ogóle pięknie zadbane miejsce. Ta woda.
Domek, no. Józio, może sobie kupimy, co? Możesz. Ja mogę kupić za moje polskie złotówki? Tak. Ciężko będzie, ciężko będzie. Też wciąż lepsze niż Turkish Lira. Jezus, jak oni mają, powiem wam, przesrane z tą ich walutą, naprawdę. Aj, ale to dłuższy temat, to kiedy indziej sobie pogadamy na ten temat. Pięknie to jest, no po prostu pięknie. Jakie widoczki. To co, wchodzimy chyba do środka. Tak. Tak, ja sobie zawiesiłam na szyi mojego pana przewodnika. W ogóle śmiesznie to wygląda, zobaczcie, jak słuchawka od telefonu. I podobno będą jakieś tam numerki, ja wtedy sobie wciskam numerek i pan mi po angielsku mówi, co tam się wydarzyło i o co chodzi. Także fajnie, fajnie. Mąż nie wziął dla siebie, no bo nie potrzebuje, bo go to w ogóle nie interesuje. Więc jakby... Przecież żona mu powie, po co on miałby się tego uczyć. No. Jezus, wchodzimy tam. Wow. Kochani, my już po zwiedzaniu pałacu, słuchajcie... Obłędny Józefek, jak ci się podobał pałac? Rich boy. Gift room. Tak. Waiting room. Wszystko jest, słuchajcie, w takim... Five waiting room. Accepting room. O, wszystko jest w takim stylu, wiecie, barokowym, trochę rokoko, wszystko jest błyszczy, wszystko było czerwone, złote. Nie mogliśmy w środku nagrywać ani robić żadnych zdjęć i naprawdę bardzo, bardzo mocno tego pilnowali. Gdzieś tam z ukrycia udało nam się coś zrobić, to wam tutaj wrzucę. Wideo... wideo żadnego nie nagraliśmy. Natomiast naprawdę warto tu przyjść, słuchajcie, naprawdę. 200 lira to jest 32 zł, uwierzcie mi, naprawdę, naprawdę warto. Warto tu przyjść. Zobaczcie, w ogóle teraz wychodzimy. Wszystko jest oryginalne. Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe. Wszystkie te elementy w tym pałacu są oryginalne. Wszystko. Podłogi, dywany, wszystko, więc naprawdę, naprawdę ekstra. Fajnie było, co? Dobra, idziemy dalej. Zapomniałam wam powiedzieć, już myślałam, że widzieliśmy najlepsze. Usiedliśmy na chwilkę na kawę zaraz po wyjściu z pałacu, ale zobaczcie. Trafiliśmy na stolik z najlepszym widokiem. Kochani, mała zmiana planów. Mieliśmy przejechać sobie z tego pałacu, w którym byliśmy, na drugą stronę Bosporu, żeby pójść do miejsca, które nazywa się Ortaköy. Natomiast stwierdziliśmy, że jest już 17, jest już późno, a wieczorem mamy też plany, bo idziemy ze znajomymi na kolację, więc... Wróciliśmy do dzielnicy Uskudar, już byliśmy dzisiaj rano. Natomiast chyba tu nie zostaniemy długo. Pojedziemy do dzielnicy, która znajduje się niedaleko, czyli Kadıköy. Tam zatrzymamy się na jakieś małe piwko. Ale też ja zdradzałam wam w zeszłym roku, jeżeli ktoś z was jest tutaj ze mną z zeszłego roku. Kadıköy to jest dzielnica, na której ja zawsze, zawsze robię ubraniowe zakupy. Tam jest bardzo dużo takich malutkich butików, które mają, wiecie, sklepy po prostu sprowadzane z jakiejś tam hurtowni. Natomiast oczywiście można tam znaleźć plastikowe ubrania, wiecie, z poliestru, ale większość tych ciuszków to są po prostu świetnej jakości, więc ja... O Jezus, czekajcie. Ja się bardzo lubuję właśnie w tych butikach. Zawsze tam kupuję bardzo dużo ubrań. Mąż nie jest zbyt szczęśliwy. No nie. Dobra. Meczet śpiewa, więc pogadam do was później. We're here with my family. Oh, this is a story like. Chcesz kunefę? I think here you can have basically everything you want.
Kochani, trafiliśmy do Kadiku i jest to po prostu miejsce absolutnej rozpusty, jeżeli chodzi o wszystkie walory smakowe, ale nie tylko. Zaczęłam wam mówić wcześniej, że ja uwielbiam tę dzielnicę, bo często jakby zawsze kupuję tu ubrania. Naprawdę zaraz wam pokażę, tu jest pełno bardzo fajnych butików, ale nie tylko, są też sklepy firmowe. Natomiast oprócz tego, że można tutaj przyjść na zakupy, to można tu zjeść absolutnie wszystko i pyszne. Zobaczmy, ile teraz doner kosztuje w tym roku, co? Nie ma. Jest, jest. Doner kosztuje... Nie ma doner. No to się nie dowiemy. Chciałam wam pokazać jakieś przykładowe ceny. Ale mały burger było 35 lira. Mały burger 35 lira, czyli 4 zł? 5 zł? Coś takiego, tak. 5 zł. Tak, jest tu zdecydowanie taniej niż w innych dzielnicach, jest tutaj też bardzo lokalnie. O, patrz, jakie fajne czanta. Ja powiem wam, zaraz tu oszaleję, zobaczycie zresztą, ja będę tutaj zaraz kupować wszystko, absolutnie wszystko. Więc nie wiem, czy mąż jest gotowy. Are you ready for me to get crazy? Okay, let's start with jewelry store. Idziemy do sklepu z biżuterią. Co kupisz? Słucham? Co kupisz? Getting crazy, powiedziałam ci. Uwaga, 5 zł. 4,50. Spinka do włosów 12 lira, czyli 2,20. Ja kocham Turcję. Kocham. Żona wybierała, teraz biedulek stoi w kolejce. Patrzcie, bransoletki po 10 lira, czyli po 1,60 zł. No piękne. 212 Kochani, moje całe zakupy wyniosły nas 30 zł. Kupiłam chyba ze 4 naszyjniki i 5 bransoletek. Wiadomo, z plastiku, ale kto mi udowodni, że były takie tanie? Kocham Kadiku, wiesz? A ty kochasz żonę, to nie masz wyjścia. Dobra, słuchajcie, postanowiliśmy pójść do jednego z moich ulubionych sklepów z ubraniami, ale po drodze zmieniliśmy zdanie, siadamy gdzieś, chyba tutaj musimy. Siadamy na piwko, szybko. Czy dalej chcesz iść? Bo tu widzę raki jest. No, we can sit here. There is jeszcze one, but there's a green one next to it. Tak, no nie będziemy siadali, wiecie, w miejscu, gdzie się pije raki i je mezę. Więc idziemy do baru. O, tu jest cool, co? To. Tak, dobra, dobra. Tutaj? Czy tamten up? Tak. Dobra. Udało nam się. Słuchajcie, udało. Szybka przerwa i idziemy dalej na zakupy. Nie mamy zbyt dużo czasu niestety. Także musimy się troszkę śpieszyć. Ale fajnie tu jest, zobaczcie. Tuborg 16 zł. Sandałki. Patrz, baby, Birkenstock 16 zł. Cześć kochani, słuchajcie,
Kaliku i nas pokonało. Właśnie wracamy powolutku do domu. Powiem wam, że to piwko jakoś sprawiło, że jesteśmy tak senni, że postanowiliśmy już wrócić do domu. Byliśmy jeszcze na sekundkę na bazarku. Tutaj właśnie przy Kaliku jest taki bazarek, gdzie są, wiecie, rzeczy za pół darmo. Natomiast jest tam sam plastik. Nic nie kupiłam, wyjątkowo. Natomiast jakoś powiem wam, że taka jestem zmęczona. W ogóle jesteśmy bardzo zmęczeni. Nawet nie chodzi o to, jak dużo zrobiliśmy, bo jak widzieliście, wcale aż tak dużo nie zrobiliśmy dzisiaj. Ale trochę nie wzięliśmy pod uwagę pogody, która nas po prostu wykończyła. 35 stopni w cieniu to jednak nie jest zbyt dobra pogoda na zwiedzanie. Więc pakujemy się do domu. Tak jak wam mówiłam, wieczorem wychodzimy ze znajomymi. Także jeżeli chodzi o taki nasz dzień wycieczkowy, to już tyle. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy dzień, za oglądanie nas, za zwiedzenie z nami Stambułu. I tutaj ładnie się mąż pożegna. Mąż mówi, żeby nagrywać stadion Fenerbahce. Także bardzo wam serdecznie dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!